Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa w poniedziałek, 3 września. Uczniowie po ponad 2 miesiącach wypoczynku wrócili do szkół. O tym między innymi w dzisiejszym wydaniu. Poza tym powiemy o spacerze z kijami w towarzystwie mistrza i podróży Żużu Grzechotnikiem. Wakacje 2018 to były jedne z najdłuższych wakacji. Po 73 dniach wolnego dziś uczniowie i nauczyciele znów spotkali się w szkolnych murach. Pierwszoklasiści dopiero rozpoczynają przygodę ze szkołą. I to właśnie oni w Piotrkowie tradycyjnie zostali specjalnie przywitani. Starsi mają to już za sobą, choć nowy rok szkolny to nowe postanowienia i oczekiwania. Jakie? Pytała Karolina Paras. Jakie są Twoje oczekiwania odnośnie tego roku szkolnego? No, że na pewno będzie, poznam dużo znajomych, no, nowa szkoła, na pewno się czegoś nowego dowiem, rozpocznę nowe praktyki. No dobrze, proszę Pani, dużo mamy nauki. Stres, bo dużo nauki, czy możemy zdać, czy nie? No. Denerwujecie się? No, bardzo. No, że będziemy mieli dobrą ocenę. I że ten rok będzie lepszy niż tamten, na pewno. I że będziemy się lepiej uczyć. No mam nadzieję, że będzie na pewno lepiej, że nauczyciele będą inni. No w końcu mam inne, nowe szkoły, że tak powiem. Mam nadzieję, że dużo z tego roku też wyniosę i że zacznie się naprawdę dobrze. To młodzież. A czego oczekują najmłodsi? Jesteście pierwszoklasistami? Tak. Za chwileczkę. Jak myślicie, jak to będzie w szkole? Fajnie. A co będzie fajnego? Że będziemy pisać. No i robić matematykę. Lubisz matematykę? No, bo ja robiłem dla mamy taką też czasami łatwą, a czasami trudną. Dziś w Amfiteatrze Miejskim odbyło się specjalne powitanie pierwszoklasistów, którzy przybyli na koncert ze swoimi nauczycielami i rodzicami. Były i skoczne piosenki, i przedstawienie. Jagódka, malinka, różyczka, raz, dwa, trzy, to my! A nawet wywołanie do odpowiedzi obecnego na widowni prezydenta miasta Krzysztofa Hojniaka. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Stop! Ja panu wierzę. Ja też! Jednak najważniejszą częścią koncertu było uroczyste ślubowanie. W tym dniu uroczystym przyrzekacie, że się bardzo postaracie. Przyrzekamy. Pilnie świat poznawać, dobry przykład innym dawać. Przyrzekamy. Być pomocnym w domu, w szkole i wypełniać ucznia rolę. Przyrzekamy. Nauczycieli szanować, do lekcji się przygotować. Przyrzekamy. Działać na rzecz swojej szkoły, być uprzejmym i wesołym. Przyrzekamy. Wychowawcy otrzymali też długopisy, które rozdadzą dzieciom jutro w klasach. Na zakończenie wszyscy obecni pozowali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. 1 września 1939 roku o godzinie 4:45 bez wypowiedzenia wojny niemieckie wojska uderzyły na Polskę. Druga wojna światowa trwała 6 lat, pochłonęła wiele ofiar. 1 września jak co roku rocznicę wybuchu II wojny światowej uczczono w Piotrkowie. A więc wojna. Dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Minęło 79 lat od pamiętnego 1 września 1939 roku. Jak każdego roku w Piotrkowie z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem nieznanego żołnierza składano kwiaty. Hołd poległym oddały władze miasta, przedstawiciele samorządu, uczniowie i kombatanci. To dzień, kiedy powinniśmy
znaleźć czas na chwilę refleksji, na chwilę zadumy nad stanem naszego kraju, nad stanem polskiej armii. To czas na refleksję nad niekiedy kruchością układów międzynarodowych. Wszak w 1939 roku mieliśmy zawartych kilka paktów międzynarodowych, w tym o nieagresji. Tym niemniej we wrześniu zostaliśmy sami. Jest to wyjątkowa data w historii świata, a dla nas Polaków mająca dodatkowe znaczenie, ponieważ symbolizuje to, że po 21 latach, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, to pokolenie musiało po raz kolejny walczyć o coś, czym tak naprawdę się nie nacieszyło, co dopiero budowało, i przelewali krew po to, byśmy dzisiaj mogli żyć w państwie niepodległym, wolnym i demokratycznym. Druga wojna światowa była największą wojną światową w historii. Rocznicę jej wybuchu uczczono w całym kraju. W niedzielę obchodzono 37. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które dały początek NSZZ Solidarność. Wydarzenia te wspominano podczas niedzielnej Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej. W kościele ojców jezuitów odprawiona została uroczysta msza święta, która była dziękczynieniem za powstanie Solidarności. Podczas mszy złożono kwiaty pod tablicą poświęconą błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, znajdującą się w sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej. Z kolei po nabożeństwie delegacje udały się pod obelisk upamiętniający błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, gdzie również złożono wieńce. Teraz zmieniamy temat i przeniesiemy się na Plac Litewski, który w ostatnim czasie diametralnie zmienił swoje oblicze. Metamorfozę obejrzała dla Państwa Karolina Kucharczyk. To miejsce niegdyś odstraszało. Jeszcze w ubiegłym roku rozpoczęły się prace przy Placu Litewskim, tak by komfortowo można było się po nim poruszać, ale i odpocząć. Teraz Plac Litewski zachęca do odpoczynku. Południowo-wschodnia część skwerku przeszła gruntowną metamorfozę. Pojawiła się nowa kostka brukowa z wytyczonymi ścieżkami. Miejsca parkingowe, ławeczki czy kosze. Wypielęgnowano również zieleń. Zakres obejmował wykonanie nowej nawierzchni, nowych krawężników, chodników, zatok postojowych, no i też skweru, nasadzenia, nowe alejki na skwerze. Remont był pierwszym etapem przebudowy Placu Litewskiego. Magistrat zapowiada kontynuację remontu strony północno-zachodniej. Choć wakacje dobiegły końca, to oni właśnie postanowili ruszyć w podróż. Czwórka przyjaciół z Piotrkowa w piątek wieczorem ruszyła w drogę nietypowym środkiem lokomocji. Jest nim stary, ale odrestaurowany przez nich żuk, zwany Żużu Grzechotnikiem. Cel to Grecja, zwiedzanie, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy na domy dziecka. Wyjazd ekipy odbywa się w ramach akcji Złombol – rajdu charytatywnego. Żużu Grzechotnik ma swój styl i jest w pełni sprawny. 4 miesiące pracy wystarczyło, by auto zakupione w stanie średnim było gotowe na pokonanie blisko 2000 km z Polski do Grecji. Co trzeba było zrobić, by żuk pojechał? Znaczy, w tym akurat wypadku niewiele, gdyż udało nam się go kupić w dobrym stanie. Silnik tylko był do regulacji, do gaźnik do przeczyszczenia. Wymieniliśmy profilaktycznie wszystkie hamulce, bo to jest najważniejsze. A w środku? A w środku ogólna kosmetyka. Też nam się udało, że wszystko było, taki egzemplarz kupić, że nie trzeba było za dużo robić. A coś dla wygody dodaliście? No, a czy nie, kłamę. Założyliśmy inne fotele, gdyż w oryginale są tylko ławeczki, są bardzo niewygodne, to założyliśmy fotele z autobusu i wymieniony jest ten przedni, ten fotel przedni od BMW założony. Żeby panu było wygodnie. I to raz, a drugie tamten się już nie nadawał do użytku. Takie drobne jakieś rzeczy, popielniczki, koszyczki. Klimatyzacja? Klimatyzacji nie, jedziemy na twardzieli. Będziemy hardkorowcami. Ale widzę, wiatraki są. Wiatraki i są okna, można je otworzyć. Auto to nie tylko środek lokomocji czteroosobowej ekipy z Piotrkowa, ale również jedna z motoryzacyjnych maskotek akcji charytatywnej. Rajd Złombol organizowany jest od 2007 roku. Polega na pokonaniu trasy przez drużyny socjalistycznymi autami. Podróżnicy w ten sposób zaskakują, przez co zachęcają innych do wspierania akcji. Pieniądze na konto wpłacają sponsorzy czy napotkani ludzie. Honorowani są oni wlepkami na aucie czy podpisami na banerze. Zebrane pieniądze trafiają na rzecz Fundacji Nasz Śląsk, a celem jest pomoc dzieciom z domów dziecka.
Akcja piotrkowianom bardzo się spodobała. Poświęcili swój czas na przygotowania i trasę, bo chcą pomagać. I wycieczka jest to przygoda na pewno. No i przede wszystkim pomagamy dzieciakom. Już jest ponad 1 300 000 zebranych pieniędzy na domy dziecka. A właśnie, jak pieniądze wpadają do wspólnej puszki? Do wspólnej puszki wpadają, robiliśmy składkę na Facebooku, jak i można wpłacać przez stronę z Wombol. Jest tam podane główne konto całej Fundacji Nasz Śląsk, na którą po prostu przekazywane są wszystkie datki od firm, od osób fizycznych. Także wpisuje się tylko jakby ID bądź nazwę drużyny. To tylko sugeruje wtedy organizatorom, od kogo wpłynęły pieniądze. Piotrkowska ekipa zebrała już na samym starcie około 9 tysięcy złotych, a to dopiero początek. Bo kto jak nie oni? Tak mówili znajomi żegnający ekipę Grzechotnika. Kto zna obu Tomków, Kędziora i Karolę, nie był zaskoczony, że zdecydowali się na taką akcję. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, na szczytny styl przede wszystkim. A poza tym, znając Karolę, ona dopnie swego. Wszystko potrafi zrobić, tak, wszystko załatwić. Potrafi załatwić i nawet jeżeli będą mieli jakieś tam przeboje w międzyczasie, na pewno dotrą do mety, tak, jeżeli o to chodzi. Sobie, na pewno. Chłopcy sobie zdatni są, ogarną temat, więc na pewno sobie poradzą. Czy nie dziwicie się, że wymyślili coś takiego? Nie, raczej nie. Po nich to można się wszystkiego można spodziewać. Fantastyczni ludzie z pasją, zwariowani, zakręceni pozytywnie, chcący zrobić coś fajnego. Także uważam, że super, bardzo się cieszę. W przyszłym roku chciałabym też pojechać. Jest pani zaskoczona, że właśnie ci ludzie wymyślili coś takiego? Absolutnie nie. Zastanawiam się, dlaczego tak późno. Myślę, że powinni to już dużo wcześniej wymyśleć, ale myślę, że to będzie cykliczne. Że to nie będzie tylko raz, że to nie będzie taki słomiany ogień, tylko po prostu stanie się taką tradycją, że coraz więcej osób będzie chciało jechać. Już padła tutaj propozycja, że w przyszłym roku autokarem. Także myślę, że to zaowocuje. Z Piotrkowa Żużu Grzechotnik wystartował w piątek, by w sobotę dotrzeć do Katowic, gdzie w południe odbył się oficjalny start rajdu. Meta osiągnięta zostanie 5 września. Mamy Piotrków filmowy, ale także kolejowy. Historię kolejarstwa w Trybunalskim Grodzie w setną rocznicę powstania Orkiestry Dęte i PKP przypomniano w niedzielę. Piknik kolejowy zorganizowano na dziedzińcu klasztoru Ojców Bernardynów. Świętowanie rozpoczęła msza święta. Makiety zabytkowych kolejek, przebrani w stroje z epoki pracownicy Archiwum Państwowego i Muzeum i wreszcie kolejowa orkiestra. To wszystko sprawiło, iż dziedziniec przeniósł odwiedzających go w niedzielne południe w czasy, kiedy to kolej w Piotrkowie święciła triumfy. Dzisiejszy festyn związany jest z obchodami jubileuszowymi Orkiestry Kolejarskiej PKP w Piotrkowie Trybunalskim i dzięki zaproszeniu naszych partnerów mamy przyjemność jako Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim brać w nim udział z naszym stoiskiem, a w naszej ofercie quiz związany z historią piotrkowskiego kolejnictwa. Można uzyskać właśnie jedne z ostatnich egzemplarzy naszej gazety, która też jest dostępna w formacie PDF na naszej stronie. Możliwość zapoznania się z zagadnieniami genealogii, archiwów rodzinnych, przede wszystkim z celami naszej instytucji, która gromadzi właśnie tą spuściznę dokumentalną, to jest źródło dotyczące piotrkowskiej kolei. Pośród wielu atrakcji największym zainteresowaniem cieszyły się makiety zabytkowych kolejek. Takie historyczne zabawki podobały się szczególnie najmłodszym. Makieta, układanka puzli, tam parowozy. Najbardziej podoba tam to stoisko, bo tam są fajne kolejki. To jest bardzo dobry pomysł na to, żeby krzewić kulturę kolejową w mieście, bo miasto z tego słynie poniekąd. Także idealnie. Piękna pogoda, piękne miejsce. Warto. Na kolejowym pikniku można było otrzymać gazetkę Piotrkowski Ekspres Żelazny. W piwnicach klasztoru zorganizowano małe muzeum kolejarstwa z prawdziwym kolejarzem, który opowiadał historie związane z jego zawodem. Tego dnia na dziedzińcu zagrała Orkiestra Dęta. Wakacje już za nami, a koniec wakacji to bardzo dobra okazja na podsumowanie lata przez działkowców. Takim podsumowaniem są dożynki, które w sobotę zorganizowano w ogrodach Oaza. Tradycją podczas corocznych dożynek są nagrody i wyróżnienia dla tych działkowców, którzy ze szczególną uwagą dbali o swoje małe ogrody. Wyróżnienia otrzymali właściciele najładniejszych działek oraz tych, na których wyrosły najładniejsze plony. Ten sezon dla działkowców był bardzo udany. Za wyjątkiem tego, że wiosną
Trochę truskawki nie obrodziły, wyschły, ale poza tym oceniamy bardzo wysoko. Jest bardzo dużo owoców, warzyw, owoców. Także dla działkowców jest to bardzo obfity i udany sezon. Dożynki to czas zabawy, dlatego to święto połączono z piknikiem dla najmłodszych i poczęstunkiem dla działkowców. Były też słodkie smakołyki z piotrkowskiej pasieki, które rozdał prezydent miasta. Słoneczna pogoda w ostatnich dniach to zwieńczenie tegorocznych upalnych wakacji. W piątek mieszkańcy Piotrkowa, łapiąc ostatnie promienie słońca, wyruszyli na rodzinny spacer z kijkami po wieżejach. Spacer niecodzienny, bo z Jakubem DeLongiem, mistrzem świata w Nordic Walking. Spotkanie rozpoczęło się nad wodą, w pięknych okolicznościach przyrody. Najpierw porządna rozgrzewka, kilka słów o dyscyplinie sportowej oraz wskazówki, jak poprawnie chodzić, by uniknąć kontuzji. Podczas marszu był też czas na odpoczynek. Grupa zebrała się przy nowo przebudowanej pętli autobusowej, gdzie czekał już przewodnik. Opowiadanie legend związanych z osiedlem Wierzeje i jeziorem Bugaj urozmaiciło wędrówkę, ponieważ rodzinny spacer to nie tylko dbałość o rozwój fizyczny. Koniec trasy znajdował się przy boisku. Tam uczestnicy mogli odpocząć i cieszyć się przygotowanym poczęstunkiem. Wycieczka bardzo fajna. Bardzo lubię chodzić z kijkami, tylko szkoda, że tak wcześnie. Mogło być troszeczkę później, ale bardzo fajnie, w ogóle bardzo miło, powinno być troszkę dłuższa. To bardzo przyjemny spacer, miłe towarzystwo, jak mile spędzony czas. I zapraszamy wszystkich, aby piotrkowian, żeby więcej przychodziło na takie spotkania. Mistrz zachęca do dalszej aktywności. Nordic Walking jest dla każdego, bez ograniczenia wiekowej. Dzieci, które już potrafią chodzić same i tak naprawdę osoby, które mają 100 lat, mogą prowadzić tam dyscyplinę z tego względu, że jest ona nie jest w żaden sposób nienaturalna. Wykorzystujemy owszem tej pracy kiedy do odciążenia naszych stawów, ale głównie pracujemy naszymi mięśniami i każdy może ją uprawiać, niezależnie od wieku, niezależnie od zdrowia. Jest to tak naprawdę gdzieś tam tak lek na nasze zdrowie i śmiało każdy może chodzić z kijami. Pierwszy rodzinny spacer z mistrzem zakończył się sukcesem w miłej atmosferze i zielonej okolicy. Organizatorzy mają w planach kolejne spotkania. W sobotę miłośnicy jednośladów spotkali się w leśnej osadzie edukacyjnej w Kole, gdzie odbył się piknik dla uczestników rajdu rowerowego zorganizowanego przez Radę Osiedla Wierzeje. Nie zabrakło smacznego poczęstunku i nagród w konkursach, które ufundowała Rada Osiedla Wierzeje. Kultowa już w Piotrkowie kamienica w tym roku wolności. Jak zawsze zachwyciła. W sobotni wieczór w miejskim amfiteatrze próżno było szukać wolnego miejsca. Widowisko muzyczno-teatralne przyciągnęło tłumy. Koncerty z cyklu Kamienica to już w Piotrkowie tradycja. Przygotowania do tego kultowego widowiska trwały kilka miesięcy. Dekoracje, kostiumy i narracje oraz blisko 20 artystów. Tuż przed koncertem za kulisami panował gwar i czuć było lekką tremę. W tym roku bowiem kamienica w nieco innej odsłonie. Zamiast rynku trybunalskiego tłem do piosenek i narracji był miejski amfiteatr. Byłoby super, gdyby kamienica była jednym z elementów wskrzeszenia amfiteatru na nowo, bo to jest piękne miejsce w centrum Piotrkowa. Ja nie wiedziałem, że tam jest 1000 krzesełek na widowni, co dla nas jest niezwykłe, bo do tej pory w kamienicy stawialiśmy kilkaset tych krzesełek, a teraz mamy 1000 regularnie zainstalowanych krzesełek, więc to chyba było najtrudniejsze. Przełożenie prób, które mieliśmy i w Moku, i w Busoli, na tę scenę, która jest duża, jest inna, jest troszkę nietypowa, trochę kanciasta. Miejsce to nie jedyna nowość. W tym roku artyści sięgnęli po nieco inny repertuar. Piosenki wojenne, wspomnienia odbudowywanej Warszawy czy protest songi z lat 80. Takie utwory wymagały szczególnej oprawy. Żeby to nie była kamienica taka stricte patriotyczna, żeby to nie był tylko koncert ku czci, to myślę, że udało nam się dzięki repertuarowi, dzięki też obsadzie aktorskiej, wokalnej uzyskać taki miszmasz, dlatego że opowiadamy historię od 1918 roku, gdzie śpiewamy piosenki legionowe, potem zanurzamy się w klimat wojennej Warszawy, potem trochę wychodzimy, odbudowujemy Warszawę, potem jesteśmy w latach 50. i tak dalej, wszystko dzięki, myślę, cudownej oprawie Marii Szabłowskiej i Piotra, którzy opowiedzą o tym. Tuż przed rozpoczęciem koncertu srebrnym medalem za zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego odznaczony został Bartosz Gumulec, reżyser koncertu Kamienica Wolności.
W imieniu całej redakcji Telewizji Piotrków serdeczne gratulacje. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejsze informacje. Za chwilę magazyn Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. W dzisiejszym magazynie o starcie głosowania na projekty w budżecie obywatelskim oraz o tym, kto, kogo i dlaczego straszy w miejskim parku. Jeszcze tylko 6 dni zostało do startu głosowania na projekt do budżetu obywatelskiego 2019. Głosowanie internetowe rusza już 9 września. Piotrkowianie tradycyjnie będą mogli głosować za pośrednictwem internetu. Tutaj mamy specjalnie dedykowaną platformę piotrkowianiedecydują.pl. Będą nie tylko mogli głosować ze swoich domów, ale dla tych Państwa, którzy nie mają internetu bądź słabiej posługują się sprzętem komputerowym, będzie można oddać głos w trakcie trwania tych kilkunastu dni zarówno w Urzędzie Miasta przy Pasażu Rudowskiego, jak i przy ulicy Szkolnej. Natomiast w ostatni dzień głosowania, czyli 23 września, dodatkowo uruchomione zostaną lokale na terenie Piotrkowa, po jednym lokalu w każdym z czterech okręgów, na które podzielone jest miasto. A na co będzie można zagłosować? Do budżetu zakwalifikowano 11 propozycji. Przypomnijmy, zgłoszonych projektów było 15, jednak komisja weryfikacyjna odrzuciła 3, a jedna została wycofana przez pomysłodawcę. Ostatecznie na liście znajdują się: w rejonie pierwszym dostosowanie parku sportowego Wyzwolenie do potrzeb osób niepełnosprawnych, połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej. W rejonie drugim boisko sportowe przy szkole podstawowej nr 11. W rejonie trzecim tu bije serce osiedla, wspólne boisko do siatkówki plażowej Pioma 2019. W rejonie czwartym do wyboru są 4 projekty. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Łódzkiej 48, Szczekanica Central Park, modernizacja placu zabaw przy ulicy Rzecznej 3, rewitalizacja kompleksu boisk Orlik przy szkole podstawowej nr 3, siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy szkole podstawowej nr 2. Projekty ogólnomiejskie, na które można oddać głos, to działkowy relaks, budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną przy ulicy Brzeźnickiej, modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy szkole podstawowej nr 16. Profesjonalna wewnętrzna ścianka wspinaczkowa dostępna dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. I budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj, etap drugi. Przypomnijmy, głosowanie startuje 9 września i potrwa do 23 września. W parku imienia księcia Józefa Poniatowskiego straszy. Nie chodzi jednak o duchy, a o sokolnika i jego drapieżne ptaki, które odstraszają gawrony. O obecności gawronów w parku świadczy to, co ptaki pozostawiają po sobie. Ubrudzone ławki to nieodosobniony przypadek. Podobnie jest z alejkami. Wszystko w ptasich odchodach, a niejednokrotnie przez ptaki brudzone są ubrania wypoczywających w parku. Tutaj z tymi ptakami to nie idzie wyrobić. Brud, smród. Sam gwar ich. Sam gwar. Ja nie taka staruszka, chociaż starsza. Ale są ludzie, co nie mogą zwolić. Są. Staruszka. Hałasują. Hałasują po prostu za głośno.
No, a to starzyzna przyszła odpocząć. Ławki zabrudzone, bałagan. No i to jest chyba zło konieczne, no. I człowiek się boi, żeby coś mu z góry nie spadło, nie? Aby gawronów było mniej, miasto uzyskało zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na płoszenie metodą naturalną. Postanowiliśmy zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o to, aby wyrazili zgodę na użycie sokolnika do płoszenia tego ptactwa. Po wielu zabiegach, po również wizjach lokalnych, które były przeprowadzone w parku, uzyskaliśmy takie pozwolenie i co ważne, jest ono obejmuje okres aż do 2023 roku i co więcej, mamy zezwolenie na dłuższy okres płoszenia tego ptactwa, mianowicie od początku sierpnia do marca. Zadaniem sokolnika jest odpędzenie niechcianych ptaków. Jak to polega na to straszanie? Bo jak człowiek wchodząc na czyjeś podwórko boi się psa, tak samo i ptaki drapieżne wiedzące, znaczy ptaki inne widzące drapieżnika, to się boją go. Na czym to polega dokładnie? Na puszczaniu i odstraszaniu, żeby to w miarę przegonić, to na wiadomo, że każdy szuka miejsca tam, gdzie spokój jest. Poprzez nękanie ich, to ptaki oddalają się, szukają miejsca spokojniejsze. Czyli ptaki mają taki sam naturalny odruch strachu jak ludzie? No to na pewno tak, bo wie pani, no, tak jak mówiąc, lwa boją się na ziemi, a ptaki, ptaka drapieżnego boją się no, inne ptaki w górze. No dobrze, no straszy i czysto w parku, nie ma smrodu. Teraz widzę, perenii nie ma. Przyjeżdża ten pan, co te sokoły przywozi, no i troszkę ich wystraszył. No jesteśmy tu od 10 minut i jakoś rozmawiamy sobie i no, nic nam nie uprzykrza, że czasami sobie gawron coś zaśpiewa czy pokrzyczy, to jakoś nam do tej pory nie przeszkadza. Ale nie słychać, żeby były tłumy ich? Nie, tutaj w parku naprawdę nie. Już byliśmy tydzień temu i też nie było problemu. Sokolnik do parku przyjeżdża wraz ze swoją drapieżną, skrzydlatą armią kilka razy w tygodniu, stając się atrakcją dla wypoczywających.